Cześć! O oddziaływanie zmiękczacza wody na przydomową oczyszczalnię ścieków pyta ogromna ilość osób. Jaki zatem wpływ na przydomową oczyszczalnię ma praca zmiękczacza wody regenerowanego solanką? O tym opowiem Wam w dzisiejszym materiale, który został zrealizowany przy współpracy z ekspertami Wobet Hydret oraz firmą Inżynieria Wody. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest uznawana za najlepszą alternatywę zbiornika bezodpływowego, potocznie zwanego szambem. Decyzja o montażu oczyszczalni jest zazwyczaj podyktowana aspektem ekologicznym, jak również względami użytkowymi oraz niższymi kosztami eksploatacji. Rosnąca świadomość ekologiczna Polaków zaczęła mieć również duży wpływ na decyzję o wyborze typu takiego układu. Koszty inwestycji na przydomową oczyszczalnię przestały być głównym kryterium wyboru. Coraz większą popularnością cieszą się natomiast oczyszczalnie biologiczne, które charakteryzuje nie tylko wyższa cena, ale również najwyższa skuteczność działania. Wielu użytkowników przydomowych oczyszczalni chciałoby korzystać z zalet posiadania zmiękczacza wody. Jednak zdania na temat wpływu solanki na wydajność takiego systemu są podzielone. Jak zatem wygląda zależność między odprowadzaniem popłuczyn ze zmiękczacza, a działaniem przydomowej oczyszczalni? Ze względu na złożoność tematu nie da się wprost odpowiedzieć na pytanie, jak zmiękczacz wody wpływa na działanie przydomowych oczyszczalni. W głównej mierze zależy to od zastosowanej technologii oczyszczania ścieków, jak również od ilości soli zawartej w popłuczynach oraz częstotliwości odprowadzania ich do oczyszczalni. Na ilość soli oraz częstotliwość regeneracji ma natomiast wpływ stopień twardości wody i wielkość stacji uzdatniania. Co ważne, przy wyborze oczyszczalni warto sprawdzić, czy w warunkach gwarancji producent nie zakazuje odprowadzania popłuczyn ze zmiękczacza. Część producentów bezwzględnie zabrania odprowadzania solanki do oczyszczalni, nawet jeśli używana w systemie technologia jest odporna na jej wpływ. Innym aspektem jest wpływ solanki na układ odprowadzający ścieki do środowiska po oczyszczeniu. Pomimo faktu, że odprowadzany z oczyszczalni do gruntu roztwór posiada niewielkie stężenie solanki, to wieloletni okres eksploatacji tego typu urządzeń wymaga uwzględnienia ryzyka krystalizacji soli na poszczególnych elementach układu. Dlatego odprowadzanie oczyszczonych ścieków z solanką poprzez drenaż rurowy zniweluje ryzyko blokowania odpływu do gruntu przez krystalizującą się sól. Będzie ona odprowadzana na zdecydowanie większej powierzchni niż przy wykorzystaniu studni chłonnej. Istnieją różne typy przydomowych oczyszczalni ścieków, które różnią się od siebie technologią oczyszczania. Najprostszym układem jest tradycyjna oczyszczalnia drenażowa, składająca się z samodzielnego osadnika gnilnego oraz rurowego drenażu rozsączającego. W tego typu systemie ścieki są oczyszczane w osadniku głównie przy wykorzystaniu procesów fizycznych, czyli sedymentacji i flotacji zanieczyszczeń, bez wykorzystania mikroflory tlenowej. Obecność solanki w ściekach dopływających do samodzielnych osadników gnilnych nie ma wpływu na ich pracę, a więc nie zakłóca w żaden sposób pracy oczyszczalni drenażowej. Kolejnym rodzajem przydomowych oczyszczalni ścieków są oczyszczalnie biologiczne z osadnikiem wstępnym, pracujące w trybie przepływowym. W tego typu oczyszczalniach osadnik wstępny działa jako bufor, który rozcieńcza dopływającą do oczyszczalni solankę do stopnia nieszkodzącego mikroorganizmom tlenowym. Zatem jeśli zdecydujemy się na oczyszczalnię z odpowiednio dużą wydajnością, wyposażenie bioreaktora w nośnik biomasy oraz zastosujemy odpowiedni do naszych potrzeb ekonomiczny i oszczędny zmiękczacz wody, wpływ solanki na działanie oczyszczalni biologicznej będzie znikomy. W przypadku oczyszczalni biologicznych najgorzej z odprowadzaniem solanki będą radziły sobie układy bez osadnika wstępnego. W tego typu urządzeniach popłuczyny ze zmiękczacza dopływają bezpośrednio do bioreaktora biologicznego, w którym znajdują się mikroorganizmy osadu czynnego, więc może to zakłócić proces oczyszczania ścieków. Ostatnim popularnym typem oczyszczalni biologicznych są układy z osadnikiem wstępnym, wykorzystujące dawkowanie ścieków z osadnika wstępnego do bioreaktora. Ten typ oczyszczalni jest zdecydowanie najbardziej odporny na wpływ solanki ze zmiękczacza wody. Buforowe działanie osadnika rozcieńczającego solankę oraz możliwość dozowania powtarzalnej dawki ścieków do bioreaktora w bardzo wymierny sposób uodparnia oczyszczalnię na działanie solanki. Wyposażenie bioreaktora w nośnik biomasy w formie tzw. złoża biologicznego dodatkowo uodparnia bioreaktor na czynniki zakłócające jej pracę.
Przykładem tego typu układu jest przydomowa oczyszczalnia ze złożem biologicznym pracująca w technologii sekwencyjnego reaktora porcjowego, potocznie zwanego dwukomorowym SBR. Ten typ oczyszczalni wyposażony jest w sterownik mikroprocesorowy nadzorujący poszczególne cykle pracy systemu. Ułatwia dostosowanie cyklów regeneracji zmiękczacza do cyklów pracy oczyszczalni, co jeszcze bardziej minimalizuje wpływ solanki na oczyszczalnię. Firma Inżynieria Wody przeprowadziła badania wpływu solanki na działanie oczyszczalni biologicznej. Polegały one na codziennym podawaniu solanki do osadnika wstępnego oczyszczalni pracującej we wspomnianej technologii dwukomorowego SBR. Po tygodniu nie stwierdzono negatywnego wpływu solanki na skuteczność działania oczyszczalni biologicznej. Warto zaznaczyć, że prawidłowo dobrany zmiękczacz wody nie regeneruje się codziennie, lecz co około 10-14 dni. Zatem to badanie skutecznie potwierdziło odporność tej oczyszczalni na pracę zmiękczacza wody. Taka sama dawka solanki wprowadzana do oczyszczalni biologicznej bez osadnika wstępnego niestety już po pierwszym dniu zaburzyła proces oczyszczania. Przykładem tego typu systemu działającego w technologii dwukomorowego SBR jest oczyszczalnia ZBS-6C polskiej firmy Wobet Hydret o wieloletnim doświadczeniu w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ZBS-6C ze względu na wykorzystaną technologię dozowania porcjowego, wyposażenie bioreaktora w nośnik biomasy w postaci zanurzonego złoża biologicznego oraz sterownik umożliwiający dostosowanie cyklów pracy oczyszczalni do pracy zmiękczacza jest jedną z najlepiej przystosowanych oczyszczalni do odprowadzania popłuczyn ze zmiękczacza z budownictwa jednorodzinnego. Model ZBS-6C obsłuży gospodarstwo domowe do 6 osób ze standardowym zużyciem wody, wyposażone w zmiękczacz wody. W celu wymiernej poprawy pracy każdej przydomowej oczyszczalni dodatkowo rekomendujemy stosowanie biopreparatów, np. biopreparat Wobet Hydret. Po tej dawce wiedzy podsumujmy najważniejsze informacje dotyczące zmiękczaczy wody pracujących przy przydomowych oczyszczalniach ścieków. Po pierwsze, oczyszczalnie biologiczne wyposażone w osadnik wstępny zdecydowanie lepiej radzą sobie z popłuczynami ze zmiękczacza. Liderem wśród oczyszczalni biologicznych są rozwiązania oparte na porcjowym dozowaniu ścieków z osadnika do bioreaktora, czyli na przykład technologia dwukomorowego SBR. Po drugie, złoże biologiczne umieszczone w bioreaktorze zwiększa odporność oczyszczalni na nierównomierności w ilości oraz składzie ścieków, w tym cyklicznego odprowadzania solanki. Następnie oczyszczalnia wyposażona w sterownik ułatwia dostosowanie cyklów regeneracji zmiękczacza, co minimalizuje wpływ solanki na mikroorganizmy tlenowe oczyszczalni. Dodatkowo odprowadzanie ścieków po oczyszczeniu w formie drenażu rozsączającego zmniejsza wpływ krystalizacji soli na blokowanie odpływu ścieków oczyszczonych do gruntu. Co ważne, stosowanie biopreparatów wspomaga pracę oczyszczalni biologicznych, w tym przyspiesza regenerację mikroorganizmów tlenowych po odprowadzaniu solanki. Przy posiadaniu przydomowej oczyszczalni zmiękczacz wody powinien być maksymalnie wydajny i ekonomiczny, a także dobrany do indywidualnych potrzeb domowników. Ilość soli potrzebnej do regeneracji powinna być jak najmniejsza, a czas między regeneracjami wynosić najlepiej 14 dni. Taki zabieg da oczyszczalni czas na regenerację biomasy tlenowej. Szczególnie polecamy zmiękczacze wody wyposażone w systemy EcoPerla Smart System oraz EcoPerla Perfect System. Są to specjalne ustawienia głowic, które nie tylko ograniczają zużycie wody i soli, ale także wydłużają żywotność urządzeń. Dlatego właśnie użytkownicy przydomowych oczyszczalni ścieków niezwykle często wybierają produkty z serii EcoPerla Soft Tower. Jak sami widzicie, korzystanie z idealnie miękkiej wody i użytkowanie zmiękczacza jest jak najbardziej możliwe, nawet przy przydomowych oczyszczalniach ścieków. Należy jedynie pamiętać o kilku ważnych aspektach, by funkcjonowanie całości było jak najbardziej wydajne. Te wszystkie ważne informacje otrzymaliście także dzięki ekspertom firmy Wobet Hydret i firmie Inżynieria Wody. Do nich także można kierować pytania związane z przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Na dziś ode mnie to już wszystko. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, a na Wasze pytania i wiadomości czekamy pod adresem pomoc@ecoperla.pl. Do zobaczenia.